Yo! Witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Ja jestem Dżingis i dzisiaj w cyklu Techno Dżingis i Synek rozpakuję, a następnie wspólnie razem z wami przyjrzymy się słuchawkom firmy Sharkon model Sharkzone H10. Po czym również wspólnie zastanowimy się, czy powinny one znaleźć się na naszym komputerowym podwórku z grupy słuchawek do 100 zł. Bo właśnie tyle one kosztują, czyli niecałe 100 zł. Dobra, zaczynamy. Słuchawki otrzymujemy w super opakowaniu i już pierwsze spojrzenie zachęca mnie do jak najszybszego ich rozpakowania i dotknięcia. Jak to zabrzmiało? Żeby na własne oczy, uszy czy też dłonie przekonać się, co jest w środku, bo jak to mówią, nie szata zdobi człowieka. Jednak jeszcze chwilę spędzimy na zewnątrz słuchawek, a raczej na treści, jaką możemy przeczytać na opakowaniu i co też na nim możemy zobaczyć. I tak, na przednim panelu widzimy świetnie zaprojektowane logo Sharkona oraz model słuchawek Sharkzone H10. Dalej, obracając opakowanie, możemy przeczytać specyfikację techniczną samych słuchawek oraz mikrofonu. Z tyłu opakowania mamy natomiast informację na temat headsetu od producenta w kilku językach, również w polskim. Nie będę tutaj tego czytał, bo każdy z was ma do tego dostęp i może się z tym sam zapoznać. Przejdźmy do rozpakowania. Po pokonaniu kilku, że tak powiem, zalepek możemy otworzyć opakowanie. W środku, na samym początku, dostajemy zawieszkę na drzwi, a dokładnie na klamkę. Zawieszka bardzo dobra rzecz. Informuje ona nieproszonych gości, aby omijali nasz pokój z daleka. Bo co robimy? Właśnie, gramy i nie mają wstępu do naszego królestwa. Za tą zawieszkę bardzo duży plus dla Sharkona. Dostajemy również etui na słuchawki w postaci woreczka w kolorze czarnym z białym logiem. Dobra, wyjmujemy słuchawki. I co mamy? Na pierwszy rzut oka? I wielkie lol. Czy one na pewno kosztują 100 zł? Tak, moi drodzy, ich cena jest właśnie taka. Niecałe 100 zł. Pierwszy ich dotyk i jestem pod jeszcze większym wrażeniem. Materiał, jaki został użyty do ich wykonania, jak dla mnie to wysokiej klasy tworzywo. I to, co mi się najbardziej w nich podoba, to brak, nie wiem jak to nazwać, więc powiem po chłopsku, błyszczących plastików, na których widać, by było odbicia naszych i nie tylko naszych paluchów. Kolejny wielki plus dla Sharkona. Ale zacznijmy oglądać słuchawki od odwrotnej strony niż robią to wszyscy, czyli od kabla przyłączeniowego do komputera. I tak, mamy oczywiście dwa jacki 3,5 mm. Dalej mamy naprawdę sporo przewodów w żółtym zabezpieczeniu z wytrzymałej gumy. Należy tutaj również wspomnieć, że każde zakończenie przewodu, czy też na jacku, czy też przy samym sterowniku oraz w miejscu, gdzie kabel wchodzi do samych słuchawek, jest również zabezpieczone. Dochodzimy do takiego małego pilota, którym będziemy mogli sterować głośnością oraz włączać i wyłączać mikrofon. Ok, przechodzimy do samych słuchawek. I tak po kolei. Same nauszniki wykonane są z bardzo przyjemnej w dotyku gąbki, pokrytej czymś skóropodobnym. Tak samo poduszka na kabłąku. Sprężystość słuchawek jest również odpowiednia i myślę, że nawet przy długim siedzeniu komfort będzie zachowany. Mikrofon obrotowy z możliwością regulacji odległości do ust. Dalej oznaczenie lewej i prawej słuchawki umieszczone są od środka. Regulacja przebiegła bezproblemowo, a sam wygląd słuchawek w kolorystyce czarno-żółte daje im takiej groźności i smaczku, że nie można przejść obok nich obojętnie. Kolejny plus dla Sharkona. Ocenę całego zestawu, czyli słuchawek i mikrofonu, zostawiam wam. Czy poleciłbym te słuchawki w grupie do 100 zł? Odpowiedź oczywiście twierdząca, czyli na pewno tak, nie są to w ogóle za duże pieniądze. Jednak jak zawsze, wybór należy do was. Ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Jeżeli film się spodobał, zostawcie kciuka w górę. Zapraszam również do subskrybowania i odwiedzenia naszego fanpage'a. Pamiętajcie również, że gry łączą nawet pokolenia. I to tyle. Cześć. Yo.